Cześć, tutaj Leszek. Wykorzystując porę, a właściwie dzień deszczowy, miałem w planach nagrać trochę co innego. Dlatego dzisiaj wideo o tym, jak ten kanał zmienił moje życie i trochę wam opowiem o tak zwanym zarabianiu hajsu na YouTubie. A miało być tak pięknie. Trudno, następnym razem będzie to, co dzisiaj chciałem nagrać, czyli tak naprawdę wideo na temat tego, co moim zdaniem jest lepsze, szytka, tubeless czy zwykła opona z dętką. To już będą 3 lata, jak do was gadam. Sprawdziłem na telefonie. Od września 2016 roku. 6,5 miliona odsłon od tego czasu, wszystkich filmów. Czy to jest dużo? Jak na niszowy temat? Troszkę. A jak na uniwersalny kanał na YouTubie, to jest pewnie nic. Ale liczby bardzo często niczego nie mówią. Tak samo jak mówiłem, że nie wiem, w sporcie wyniki, średnie prędkości, waty, uderzenia serca nie mówią nic na temat tego, ile włożyliśmy wysiłków, to, żeby uzyskać taki, a nie inny rezultat. A niestety bardzo często napinacze oceniają nas przez pryzmat pozycji. Zresztą często o tym mówiłem. Czym innym by było zająć pierwsze miejsce podczas triathlonu w Ciechocinku, a czym innym walcząc na mistrzostwach Polski, przykładowo będąc przedostatnim. Coś takiego też mi się zdarzyło. Ale tylko ja wiem, ile wtedy musiałem walczyć, żeby nawet uzyskać tę cholerną przedostatnią pozycję, a nie ostatnią. W każdym razie tak, 6,5 miliona odsłon. To będzie dużo i niedużo. Z mojego punktu widzenia i z mojej perspektywy jest to bardzo dużo pracy, którą włożyłem, ale tak naprawdę nie w wideo, tylko we wszystko to, co działo się dookoła. Chodzi mi tutaj właśnie o często zmianę poglądów, mnóstwo nowych doświadczeń, które zdobywałem razem z wami, mnóstwo wiadomości, korespondencji, komentarzy, które z jednej strony pomagały wam, z drugiej strony pomagały mi właśnie, nie wiem, budować wiedzę, budować doświadczenie, często zmieniać swoje poglądy na wiele różnych tematów. Tak samo mogliście przez ten czas widzieć wiele różnych moich błędów i ja się nie wstydzę tego, że popełniałem błędy i też tego, że momentami miałem takie fazy, podczas do których brakowało mi najzwyczajniej w świecie pokory. I myślę, że też o tym kiedyś nagram wideo na temat właśnie pokory w sporcie i że bardzo często trening regularny, bez względu na to, jaka to będzie dyscyplina, czy będzie to kolarstwo szosowe, przełajowe, MTB, bieganie, pływanie, czy nawet gra w badmintona, to rozwija w sensie takim mentalnym moim zdaniem i ja to sam widzę po sobie, że każda jedna porażka, każdy jeden błąd poczyniony, czy to na rowerze, czy to w butach, czy to publikując jakiekolwiek wideo dla was, sprawia, że staje się mądrzejszy, staje się bardziej pokorny, a to, co ja sam cenię w sobie najbardziej na przestrzeni tych 4 lat, to dystans do samego siebie, który udało mi się właśnie osiągnąć dzięki sportowi. I tak naprawdę największy dystans udało mi się zbudować wtedy, kiedy dostałem albo raz, albo dwa, albo 5 razy kopa w tyłek, albo wtedy, kiedy zostałem po prostu zniszczony i przekonałem się o tym, że tak naprawdę nie ma sensu napinać się o pewne rzeczy. I czasami warto jest się z samego siebie śmiać i to właśnie ta autoironia, ten autosarkazm często daje nam pole do tego, żeby przyznać się do błędu albo do słabej fryzury. A, poszukuję podziwia fryzjerskiego jakby co. I w każdym razie ten dystans pozwala na spokojnie iść dalej, moim zdaniem. Niemniej chciałbym wrócić do, że tak powiem, tematu dzisiejszego odcinka, czyli do tak zwanego zarabiania na widzach, albo jak to się ładnie mówi, monetyzacji tego, co robimy.
Na szczęście, słuchajcie, nie dostałem aż tak dużo głosów czy też komentarzy dotyczących tego, że przykładowo zmiana nazwy na prawie pro było czymś złym albo czymś, co zostało w sposób negatywny odebrane. Oczywiście czasami pojawiają się głosy dotyczące tego, że kiedyś to był prawdziwy Leszek, a teraz to jest prawie pro i Leszek to zrobił właśnie po to, żeby zarabiać na widzach, żeby wykorzystać to, że zdobył subskrybentów w przeszłości, czy że obserwuje go takie, a nie inne grono ludzi. Ja nie uważam, żebym był jakoś mega popularny, ponieważ uważam wciąż, że jest to kanał i tematyka i jednocześnie ja jestem dosyć niszowy, czego się nie wstydzę. A decyzję o wprowadzeniu prawie pro i ciuchów podjąłem na przełomie roku z bardzo różnych względów. Przede wszystkim ze względu na to, że ja wiem, że to troszeczkę słabo zabrzmi, ale mając 33 lata trochę czuję się zmęczony swoją obecną pracą, którą się zajmuję i być może wiecie, a być może nie, ja prowadzę swoją firmę w branży motocyklowej od 11 lat. Wcześniej przez kilkanaście lat pracowałem w radiu jako prezenter i jako producent dźwięku. Ze względów zdrowotnych i ze względów bardzo osobistych w pewnym momencie podjąłem decyzję o tym, że nie będę już w radiu pracować i wtedy też równolegle przez jakiś czas prowadziłem właśnie swoją firmę, która nazywa się jednoślad.pl i która to zajmuje się właśnie tematyką motocyklową. To jest portal i takie dosyć duże forum. Dlatego też poprzednio kanał nazywał się Rowery Jednoślad.pl i był odnogą tego portalu właśnie motocyklowego, żeby tak jakby grać do jednej bramki. I taka była początkowa wizja, która potem mi się zmieniła. Dostrzegłem pewne błędy, które wynikały z próby łączenia tych dwóch rzeczy. Okazało się, że się tego nie da zrobić, dlatego między innymi powstało prawie pro. Skąd pomysł z ciuchami? Pomysł z ciuchami zrodził się kompletnie przez przypadek, jak większość rzeczy w moim życiu. W radiu właśnie poznałem też całkowicie przez przypadek przyjaciela, którego przezywam Pyrą, jest z Poznania i on mnie skontaktował z swoim przyjacielem innym, który szyje ciuchy. I początkowo mieliśmy tylko współpracować. Ja miałem jeździć w tych ciuchach, miałem je testować, ale w pewnym momencie przyszedł mi do głowy taki pomysł. Przecież ty zawsze marzyłeś o tym, żeby mieć swój sklep internetowy z ciuchami. Dlaczego uważasz, że to jest nierealne? No i dokładnie tak samo jak w sporcie. Jeżeli obierasz sobie jakiś cel i on jest nierealny, to on jest często nierealny tylko na pierwszą myśl albo na pierwszy rzut oka. Ale potem, jeżeli się naprawdę weźmiesz w garść i zrobisz absolutnie wszystko, żeby zrealizować ten cel, to może się udać. Na pewno uda się bardziej niż wtedy, kiedy nie próbujesz i dojdziesz do wniosku, że nie ma sensu niczego robić, bo jesteś tak daleko. A to nieprawda, bo ten dystans zawsze można zmniejszyć. I być może nie uda ci się osiągnąć 100% celu, ale 95% czy nawet 80% też będzie super. I dokładnie ten sam schemat funkcjonuje, jeżeli chodzi o nasze cele zawodowe. Determinacja jest w stanie, moim zdaniem, doprowadzić do tego, że uda nam się zrealizować marzenia. Nawet te odkładane na bardzo daleką przyszłość. To wcale nie musi być daleka przyszłość. Tak mi się wydaje. Tylko po prostu trzeba wziąć się w garść i skupić się w 200% na realizacji właśnie tego celu. No i dokładnie tak samo było z tymi ciuchami. Czy tutaj chodzi o pieniądze? Oczywiście, tak. Tutaj także chodzi o pieniądze. Z jakiego względu? Ponieważ ja od jakiegoś czasu próbowałem zrobić coś, żeby móc się mniej zajmować tematyką motocyklową. Też z bardzo różnych względów, też ze względu na to, że sytuacja na rynku
już od kilku lat jest bardzo niesprzyjająca, jeżeli chodzi o tę branżę. To by było bardzo dużo opowiadania, ale jest to bardzo ciężki kawałek chleba, od którego ja z kolei chciałem się odrobinę zdystansować, przynajmniej czasowo, mentalnie, albo przynajmniej mieć na tyle komfortu psychicznego, żeby nie musieć się codziennie denerwować swoją sytuacją właśnie w tej branży. Tym, że często ludzie nie płacą na czas, że tych pieniędzy na rynku jest coraz mniej, że człowiek zaczyna się martwić o swoją płynność finansową, o to, czy będzie miał pieniądze dla swoich pracowników, którzy też mają swoje rodziny. I nie ukrywam, że rowery jednoślad.pl, czy też prawie pro, to było po części też spełnienie moich marzeń. Bo dokładnie tak samo jak laska. Usiadłem sobie na kamieniu w miejscowości Ciszyca i tak się zastanowiłem w życiu, co najbardziej chciałbym w życiu robić. I sobie uświadomiłem, najbardziej w życiu chciałbym jeździć na rowerze, biegać, nagrywać o tym wideo i móc jednocześnie utrzymać się z tego i mieć właśnie ten cholerny komfort psychiczny każdego dnia rano, wiedząc, że jeżeli chcę zrobić coś dla was, to sprawi mi to ogrom przyjemności. Bo tak jest. Nawet składając to cholerne wideo, będę miał z niego ogrom przyjemności, pomimo tego, że ono jest dziwne i zupełnie inne, niż sobie wymarzyłem, bo dzisiaj myślałem, że będę na zewnątrz, gdzieś pod laskiem nagrywać dla was wideo na temat tego, przykładowo, czy warto biegać, trenując jednocześnie kolarstwo, jakie są korzyści złączenia, moim zdaniem, obu dyscyplin sportu. Nieważne. W każdym razie, także jeżeli chodzi o prawie pro, czy świętej pamięci rowery jednoślad.pl, szukałem sposobu na to, żeby właśnie połączyć swoją największą aktualnie życiową pasję z walką o to, żeby nie przejmować się płynnością finansową moich klientów w firmie motocyklowej. Jakkolwiek to brzmi. Stąd podejmowałem współpracę na przykład z Decathlonem. Stąd pojawiła się między innymi współpraca z Crossem, ale wszystko to zawsze starałem się robić w taki sposób, żeby jednocześnie mieć partnerów biznesowych, ale z drugiej strony robić jakieś wideo w sposób użyteczny. Ale tego typu formy współpracy też mają swoje pewne ograniczenia i to też nie jest stałe źródło dochodów, tylko bardziej takie incydentalne, które no, nie pozwoli na to, żeby w miarę płynnie w sposób finansowy funkcjonować z dnia na dzień. Ale teraz powiem wam najlepsze. Sklep Prawie Pro, który zrobiłem w zupełności, w pełni sam od A do Z, robiłem przez około miesiąc. I w styczniu, albo na przełomie stycznia i lutego, powiedziałem tak: nie liczę czasu, który spędzam w pracy, chcę mieć tylko jeszcze czas na treningi i będę robić wszystko, żeby właśnie przed startem sezonu jak najszybciej uruchomić ten sklep, przygotować kolekcję, dograć z producentem materiały, kroje, poszczególne rodzaje, koszulek, bluz, projekty graficzne, policzyć to w sposób rozsądny, tak żeby to miało szansę się utrzymać. I zarabiać jednocześnie, oczywiście, tak, tutaj też o to chodzi, żeby obrać odpowiednią, przemyślaną strategię, żeby z jednej strony nie zabić cenami, chociaż ja sobie zdaję z tego sprawę, że one są wysokie, ale one właśnie wynikają z jakości i z tego, że to jest wszystko szyte w Polsce i że to nie są tysiące sztuk, tylko to są dziesiątki sztuk odzieży. Jak ja to wszystko przekalkulowałem, wytestowałem to, czy to działa, skonsultowałem prawnie wszystkie kwestie formalne związane z regulaminem, wdrożeniem RODO, wielu różnych takich malutkich detali. Jak technicznie zobaczyłem, że to działa, podjąłem decyzję,
okej, odpalam to. Nagrałem wideo mówiące o tym, że cześć, zmieniła się nazwa, powstał sklep. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to kupujcie te ciuchy. I słuchajcie, dzień po opublikowaniu tego wideo i po starcie z tego sklepu, hurra, cieszyłem się jak dziecko. Przyszła wiadomość o wprowadzeniu stanu epidemicznego w Polsce. I sobie pomyślałem, no, wybrałeś najzajebistszy moment na start nowego biznesu i spełnianie swoich marzeń. Siedziałem przy tym biurku tutaj, pamiętam jak dzisiaj, była godzina, nie wiem, 23. I tak sobie siedziałem załamany po prostu. Z głową na biurku, aż mi się spacja tutaj na czole odcisnęła. A wiecie, co się okazało? Że ta teoretycznie zła decyzja i ten nieuzasadniony pośpiech uratował mnie. Ponieważ w momencie, kiedy wprowadzono stan epidemiczny, sankcjonowano wychodzenie na zewnątrz bez potrzeby, to ta moja branża motocyklowa, którą ja się zajmuję, momentalnie 80% jeb w dół. 80% przychody, 80% spadek rejestracji motocykli w Polsce, odzieży, kasków, wszystkiego. A bardzo mi zależało na tym, żeby nie rezygnować z biura, nie rezygnować ze składu osobowego, z ludzi, na których mi bardzo zależy, na współpracy, z którymi mi zależy. I nie uwierzycie, co się stało. Przez te ostatnie półtora miesiąca dziękuję sobie i dziękuję sobie za to, że to ruszyło właśnie dokładnie w tym momencie. Bo inaczej musiałbym zlikwidować swoją firmę i nie wiem, pójść na etat, zmienić mieszkanie, zrezygnować z biura, zwolnić wszystkich współpracowników. Nie wiem, co zrobić. I teraz powracając do tematyki zarabiania na YouTubie. Gdybym ja nie odpalił tych ciuchów, gdyby nie było tego kanału, gdyby, nie wiem, nie świeciły się przy nim reklamy, przy tych filmach, które są, to nie miałbym kompletnie czasu i możliwości realizować po prostu filmów dla was. Dlaczego? Bo bym musiał pójść gdzieś na etat do roboty, najprawdopodobniej. Albo po prostu psychicznie bym nie dał rady już tego wszystkiego jakoś ogarnąć. Oczywiście nie wiadomo, jaka będzie przyszłość, bo są różne scenariusze gospodarcze w Polsce i różne scenariusze rozwoju tej właśnie sytuacji w Polsce i na świecie. Nie wiadomo, jak się gospodarka zachowa. Nie wiadomo tak samo, co będzie z branżą motocyklową, bo te straty, które były w marcu i w kwietniu, są nie do odrobienia, dlatego wszystkie firmy praktycznie, znaczy może nie wszystkie, ale większość firm pozamrożała budżety, które miała przeznaczone dla mnie, albo mają bardzo duże problemy finansowe i po prostu nie płacą nawet za to, co w przeszłości zostało dla nich zrobione. Więc dla jednych różni youtuberzy, którzy robią wideo sponsorowane albo z lokowaniem produktu, albo którzy mają jakieś własne marki, nie wiem, sprzedają koszulki, smyczki, naklejki, cokolwiek, dla jednych to będzie właśnie wykorzystywanie widzów, ale bardzo często temat jest dużo głębszy i tak naprawdę zarabianie na filmach czy zarabianie na YouTubie to jest jedyny sposób, żeby móc się zaangażować. A co jest najdroższe? Najdroższy jest czas w tym wszystkim. A ja gdyby nie te ciuchy i gdyby nie to, że mogłem się przez ostatnie półtora miesiąca rzucić w to, nawet w te pitolowane maseczki. Dziękuję wam za, swoją drogą, dziękuję wszystkim za opinie, że dodajecie je na sklepie dotyczące właśnie produktów, które macie, bo tak naprawdę to, co jest moją najmocniejszą monetą, to są właśnie te wasze opinie, to, że jesteście zadowoleni.
Oczywiście pojawi się zawsze procent albo dwa ludzi, którzy nie będą, którzy dadzą jakieś wskazówki może w taki sposób, co by można było polepszyć, co też wpływa na to, że to wszystko się rozwija. Tak, więc dziękuję za te opinie, dziękuję za to zaangażowanie. Bardzo wiele osób przysyła mi zdjęcia siebie w ciuchach prawie pro. To jest niesamowicie ciepłe, w taki sposób powiem, chociaż oczywiście używanie teraz słowa ciepłe to już sprawia, że niektóre osoby, które mają 32% IQ, już zaczynają się śmiać, nie? Bo mają z tego względu różne skojarzenia. W każdym razie tak. Wiem, że to jest przedługie wideo. No, jakiś czas temu chciałem je nagrać, powinienem je nagrać w kontekście po pierwsze wytłumaczenia sensu zarabiania na YouTubie, po drugie w kwestii chciałem poruszyć właśnie kwestię podziękowania dla was. Bo to jest coś niesamowitego, co zdarzyło się w momencie, kiedy tego najbardziej potrzebowałem i najbardziej potrzebuję. Właśnie tego wsparcia. I czasami jest mi aż głupio z tego względu. Może nie głupio, niezręcznie. Mam ten problem, że ciężko mi jest często przyjmować pomoc od kogoś innego. I wtedy też właśnie taka się pojawia myśl. Przecież ja na to nie zasługuję, ja niczego takiego nie robię, przecież te wszystkie filmy są beznadziejne. No nieważne, w każdym razie to są szczere rzeczy, nad którymi bardzo często się zastanawiają, ale to wynika tak jakby z mojej osobowości. Ja mam generalnie wiele różnych problemów, z którymi walczę od kilkunastu lat. No nic, to będzie na tyle. Dzisiaj przy okazji wideo, które powstało w sposób absolutnie niezaplanowany, tylko i wyłącznie ze względu na aurę, która się nie nadaje dzisiaj do robienia kompletnie niczego. Poza siedzeniem w pracy albo w domu, chociaż wieczorem dzisiaj powinienem pójść pobiegać i zrobić sobie takie dłuższe wybieganie zgodnie z planem. I zrobi je chyba bez względu na pogodę. Dzięki, cześć.